Cześć mobilki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Smokol i zapraszam na 29 odcinek z serii OMSI 2. A w dzisiejszym odcinku pojeździmy sobie po Polsce, po realnej Polsce, konkretnie po stolicy Podlasia. Udamy się do Białegostoku i dzisiaj przejedziemy sobie linię 103 w relacji Pałacowa Chorosz Cmentarz. Zrobimy sobie jedne kółko. Moi drodzy, dzisiejszym bohaterem odcinka jest Solaris Urbino 12 trzeciej generacji, to jest modyfikacja Mega Patch wersji 1.7 zmodyfikowana do BKM Edition. Moi drodzy, jedziemy wozem przewoźnika KZK Białystok. Jedziemy na linii realnej 103 z Pałacowej do Chorosz Cmentarz. Moi drodzy, tak, jedziemy realnie, bo to jest pojazd firmy VBKM. Mapy również są firmowe i moi drodzy, mamy tutaj wszystko związane z tym, co nas otacza realnie, moi drodzy, w dzisiejszym świecie, czyli informacje o COVID-zie. Mamy naklejki, mamy wydzielone miejsca, mamy informacje o strefie wydzielonej, prosimy nie wchodzić, brak możliwości zakupu biletu u kierowcy, także tak to wszystko wygląda w tym świecie. Także, moi drodzy, czas odpalić machinum i zobaczymy, jak pasażerowie będą siadać. Chorosz Cmentarz. No. Widzę po części, że... A, jednak stosują się do tego. Siedzą określonej odległości, stoją. Także okej. Okay. To ruszamy w drogę. Ja sobie tylko jeszcze helpery włączę, żeby mieć informacje co i jak. I ruszamy w klasę. Moi drodzy, ja ogólnie wróciłem do pracy jako kierowca w VBKM-ie. W chwili obecnej jestem już kierowcą. Teraz walczę o kolejną rangę, o rangę doświadczonego kierowcę. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale ta modyfikacja Solarisa ma pełne kwadratowe okna. Gdy ściągniecie sobie Solarisa na przykład ze strefy OMSI, to takiej informacji już tutaj nie ma. Moi drodzy, mamy tutaj system o nazwie Bull. Jest to autorski system VBKM, realny. I system Bull pokazuje nam, moi drodzy, standardowo godzinówki, ale powiem wam szczerze, jeszcze nie odkryłem. Jak coś takiego zrobić? Ja widzę, te pierwsze drzwi się otwierają, ale widzę, że pasażerowie nie wsiadają, także to jest bardzo ważne. No i to mnie cieszy. Oczywiście nie wszystkie autobusy VBKM w chwili obecnej ma dostosowane do tej wersji koronawirusowej, ale powoli dbają o to, żeby każdy taki autobus był do tego, że tak powiem szczerze, dostosowany.
jak się jeździ po liniach przygotowanych na mapach V-firmowych. Bardzo przyjemnie. Te linie są ciekawe, nie są monotonne, jest bardzo dużo autobusów różnych. Jasne, trafiają się solarki czasami, ale są Many, Solarisy Urbino drugiej generacji, hybrydowe Volvo, autobusy zabytkowe. Ale ja też muszę tutaj bardzo pilnować rozkładu jazdy. Jestem przyzwyczajony do otwierania wszystkich drzwi i to jest też taki problem. Dlaczego to jest problem, moi drodzy? Bo to jest bardzo takie pomocne. To bardzo pomaga. I fajnie się to po prostu robi, realizuje, nie? Ułatwia to po prostu szybkość wymiany pasażerskiej. Czy mapy są ciężkie? To jest dobre pytanie. Otóż tak. Mapy V-firmowe są bardzo ciężkie. Ja mogę wam powiedzieć, że... Następny przystanek. Józefa Piłsudskiego. Botaniczna. Jestem, powiem wam szczerze, bardzo zaskoczony działaniem tych map, ponieważ na komputerze, gdzie mam procesor Ryzen 7, on jest 8-dniowy, 16-wątkowy, mam 32 GB pamięci RAM i jeszcze, moi drodzy, żeby nie było, mam kartę GeForce RTX 2070 Super i, moi drodzy, mam z tym wielki problem, ponieważ, moi drodzy, muszę wyłączyć po prostu autobusy przejeżdżające tutaj, bo inaczej to po prostu nie dojechał. Nie mówcie, że ten pan chce tu wejść, bo on tu chyba nie wejdzie. No, tak myślałem. Tak po prostu myślałem. Natomiast sytuacja jest następująca. W chwili obecnej jesteśmy na punkcie kontrolnym. Punkt kontrolny na tych mapach oznacza, że tutaj musimy się obowiązkowo zatrzymać. Możemy tutaj przejechać maksymalnie minutę przed czasem i musimy tutaj czekać do momentu odjazdu. Co się stanie, gdy przyjedziemy za wcześnie lub odjedziemy z takiego punktu kontrolnego za wcześnie? Moi drodzy, po przejechaniu kółka jako kierowca VBKM-u zdajecie raport i niedostosowanie się do wymagań na punkcie kontrolnym skutkuje minusowymi punktami do raportu. Czy warto się do tego po prostu stosować? Kolejowa. Dworzec PKP. No i czasami tak to jest, że czekacie. Musicie czekać, musicie wyrównać po prostu kurs, bo takie są po prostu wymagania. Ale już wam chciałem coś powiedzieć. Proste porównanie na temat map V-firmowych. Mam komputer z procesorem Ryzen 7, 8-dniowy, 16-wątkowy, 32 GB pamięci RAM i kartę graficzną GeForce RTX 2070 8 GB. Mam OMSI zainstalowane na dysku SSD i tutaj mam taki problem, że gdy odpalę tą mapę z autobusami, no to
ja mam dramatyczny spadek FPS-ów, autobusy mi skaczą, nie da się jeździć. Gdy te autobusy mam wyłączone, to mapa ma w granicach od 40 do 60 FPS-ów. Nie wiem, czy jest to spowodowane też tym, że gram na rozdzielczości 2560x1440, czyli w jakości 1440p, bo taki akurat mam monitor, ale powiem wam tak, mam laptopa, jego konfiguracja to w skrócie Intel Pentium 7 i7, to jest procesor 6-rdzeniowy 12-wątkowy, mam 16 GB RAM-u i kartę graficzną RTX 2070 Ti w laptopie i też OMSI jest zainstalowane na dysku SSD, ale tam wiadomo, jest rozdzielczość 1920x1080, czyli rozdzielczość Full HD. I co się okazuje, tam mogę jeździć z autobusami, wszystko jest ok. Wiecie co, mnie to ogólnie nie przeszkadza, tak, w jeżdżeniu. Natomiast nie jest to dla mnie żadnym takim problemem, bo ja sobie cenię po prostu płynność mapy. A powiem wam szczerze, na laptopie też jeździłem i powiem wam, że bardzo rzadko, czasami widzę te autobusy, czasami nie widzę tych autobusów. Powiem szczerze, to wszystko zależy od, bym powiedział, rejonu mapy, od tego, gdzie jeździmy. Także to wcale nie jest powiedziane, że tak właśnie musi być. Popatrzcie, pasażerowie chcą wejść, ale nie wejdą. Korona. Także bardzo mnie to cieszy, że mapy V-firmowe dostosowują się do tego, co realnie się dzieje w ich mieście i w ich rejonie, ich komunikacji. Następny przystanek Zwycięstwa. Prowiantowa. Ta pani teraz tutaj naprawdę by doprowadziła do wypadku. Sami widzicie, realne tereny miasta Białystok, które są bardzo ładne. Warto sobie pojechać linię numer 5, bo jedziemy przez taką starówkę w Białymstoku i naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Głównie wysiadka. Realne systemy zapowiedzi. Naprawdę. Przyjemność jazdy po tych mapach jest naprawdę niesamowita. Linie są długie, jest gdzie jeździć. Ale to wam powiem szczerze, najlepiej przekonać się samemu. VBKM nie ma jakichś mega wygórowanych wymagań jako do kierowców autobusów, do potencjalnych kierowców. Po prostu masz OMSI na Steamie, lubisz jeździć, dlaczego wybierasz tą firmę, jest taki formularz zgłoszeniowy, musicie zdobyć określoną liczbę punktów i nie ma najmniejszych problemów. Przepraszam, COVID to COVID.
I moi drodzy, jak jesteście nagradzani za składanie raportu? Bo to też jest bardzo ciekawe. No, otóż im więcej kółek zrobicie, tym lepiej dla was, bo tym więcej dostaniecie punktów. Ja też nie ukrywam, że chciałbym tą linię 103 przejechać sobie całą, tam i nazad, ale linia trochę trwa. To jest 45 minut przejazdu w jedną stronę. A też musimy wziąć pod uwagę, że mamy tutaj sygnalizację świetną, rozkład jazdy. Więc to nam też trochę doda do rozkładu. Aleja Jana Pawła II. Przystanek. Stacja Paliw. Ja sobie z tego sprawę, że oni tutaj mogą nie wsiadać, bo wszyscy czekają na te pierwsze drzwi, które są zablokowane. Teraz zauważyłem, że to są drugie światła, a ja nie jestem na pasie do autobusów. No trudno, trzeba będzie zmienić pas. I to co ogólnie w VBKM-ie macie trzy przedsiębiorstwa. KZK, KPKM i jest jeszcze jedno przedsiębiorstwo, którego nazwy akurat zapomniałem. I z tego co wiem, każde z tych przedsiębiorstw ma swoje własne kartki dotyczące informacji o COVID-zie. Aleja Jana Pawła II. Przystanek. Kościół. Wysiadają, chyba ilość miejsc ograniczona. No, ja to taka trochę na pustaka. Czyli to pokazuje tylko, że solówki mają gorzej. W świecie OMSI, w dobie epidemii koronawirusa, niż niż inne mapy. Znaczy niż autobusy przegubowe, to chciałem powiedzieć. Mam ujęcie z zewnątrz, no proszę bardzo, no czekają. No, czy tu jest zachowany bezpieczny dystans, bezpieczna odległość? Miałbym co do tego wątpliwości. Raty, które ustawione to SK Białystok. Tutaj już trochę pasażerów wsiądzie, bo kilku wysiadło. Dobry jest ten podgląd, właśnie ten taki mały monitorek tutaj. Świetna rzecz.
Przystanek Jana Pawła II. Nawet nie ma jakiegoś dużego ruchu samochodowego. Można sobie nawet wdepnąć, ale spokojnie 60 to jest taka rozsądna prędkość. Zobaczymy, czy ta pani w ogóle wejdzie do tego autobusu. Ja mam wątpliwości. Dobrze. 30 stopni w autobusie. No ale ten Solaris klimatyzacji nie ma. To mamy strefę taryfową. Co tu możemy zrobić, żeby trochę ochłodzić przejazd naszym pasażerom? Dobra, otworzymy okna. Damy im tu trochę chłodu. No, możemy coś takiego zrobić. Nie wiem, dlaczego aż 30 stopni jest w autobusie. Miejmy nadzieję, że się ochłodzi. Dobra, mamy zielone światło. Ruszamy w kierunku przystanku strefowego. Aleja Jana Pawła II. Makro. Nawet jak wam otworzę, to nie wyjdziecie. Niestety. Blokada. Sorry. No i moi drodzy, mieliśmy informację, że obowiązuje bilet na drugą strefę taryfową. I się takie informacje w systemu zapowiedzi przystanków, czy ogólnie w systemach informacji pasażerskiej bardzo podobają. Że mamy przejazd kolejowy przed nami. I moi drodzy, opuszczamy Białystok. To wygląda jak granica jakaś po prostu. Zielona strefa. Czerwona strefa. Coś w tym deseń, nie? Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego strefy związane z
koronawirusem w Polsce, jego stanem rozpowszechniania się. Trochę daleko ta stacja paliw. Auto minio. Pojechałbym autobusik umyć. No po prostu taka mieścinka, taka, nie wiem, wioska. Ale ładne osiedle domków. I co, jedziemy i tego przystanku nie widać. No teraz się nam wyłania przystanek o nazwie Stacja Paliw. No i jesteśmy Stacja Paliw w nowej miejscowości. Ale mało pasażerów wysiada. Jesteśmy w miejscowości Choroszczy. Następny przystanek. Porosły. Jeżeli ten materiał oglądają mieszkańcy Białegostoku i tych rejonów i źle odmieniam nazwę tej miejscowości, to bardzo przepraszam, bardzo was proszę, poprawcie mnie w sekcji komentarzy. Zielone. Możemy ruszać. Znaczy z tego co sam się zorientowałem, bo sam byłem ciekawy jak ten system Bull działa, to jeszcze na stronie VBKM-u nie widziałem żadnego poradnika. Pisało, że poradnik, instrukcja obsługi będzie wkrótce. Ale VBKM prowadził też taką jedną bardzo fajną rzecz. Poprowadził personalizację samochodów, bo wiecie jak to działa. W każdej firmie możecie być właścicielem swojego autobusu i VBKM jako pierwsza firma w Polsce, albo jedna z pierwszych, bo wcześniej nie słyszałem o czymś takim, jeżeli chodzi o firmy w OMSI 2, wprowadziła możliwość personalizacji swojego autobusu, którego jesteście właścicielem. No ja na chwilę obecną nie mam żadnego swojego stałego wozu, ale w przyszłości pewnie będę się ubiegał o stały wóz i kto wie, może go sobie po prostu spersonalizuję. Powiem wam szczerze, nie podróżowałem jeszcze linią 103. Na pewno nie podróżowałem na YouTubie. Ale też nie wiem, czy służbowo też na tej linii
po prostu nie podróżowałem. A linia jest bardzo fajna. Jesteśmy w Łyskach, czy Liski. Teraz tam pani zapowiedziajka powie poprawną nazwę tej miejscowości. Łyski. Nie mylić ze Łyski. Tylko strefa taryfowa. Prawie wszyscy. Pasażerowie miejscowości Łyski pojawili się w autobusie. Czyli wszyscy skorzystali. Następny przystanek. Łyski. Fabryka Ogier. Ale tutaj są krzaki porośnięte. Taki fajny podmiejski, pozamiejski klimat na tych terenach linii 103. Tory, krówki. No, bardzo ładnie to wygląda. Łyski. Przystanek. Fabryka Ogier. To jest właśnie to, że teraz nie widzę do spiski przystankowej. Nie wiem, ile przystanków nam zostało do końca. Pasażerowie w Białymstoku są bardzo grzeczni, nie narzekają, nie marudzą. Choroszcz, przystanek warszawska. Te zapowiedzi są słychać, nawet jeżeli zamknę drzwi, to tą zapowiedź pod tytułem linia 103 kierunek Choroszczy cmentarz. Następny przystanek. Słychać. Nowosiołki. Tu są Nowosiołki. Przystanek Nowosiołki. Jak oni wychodzą. Więcej pasażerów już nie skorzysta z naszych usług.
naprawdę podoba mi się teren otoczenia na tej linii. Ogólnie ta linia mi się zaczyna podobać. Bardzo fajny rozkład. Jest trochę kręcenia. Powiedziałbym, że nie ma takiej monotonii w jeździe. I to jest to. Ładnie przez taki most. Magia. Solarisik. To takie ładne jeziorko tutaj teraz. No czego chcieć więcej? Żeby się poczuć jak prawdziwy kierowca autobusu pracujący w prawdziwym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Ja tutaj jestem niebowzięty. Moi drodzy, w dobie koronawirusa trzeba się zatrzymywać na każdym przystanku. Czy to na żądanie, czy na nie na żądanie, na każdym przystanku. I to niezależnie, czy pasażerowie wsiadają, czy wysiadają. Trzeba. Droga w głębi lasu. Droga w lesie. Las w drodze. Drogi. Kostki brukowe. O, ale widzę, że przystanek w kierunku pałacowej nazywa się zupełnie inaczej. Przekrzywiony słupek. Realizm. Znowu mamy taki jakby próg zwalniający. Następny przystanek Powstania Styczniowego. Proszę, jaka ładna nazwa przystanku. Ale dużo jest tutaj tych progów zwalniających. Bardzo, bardzo dużo. Jeszcze mamy podgórkę. A spokojnie, Solaris da radę. Nasz przystanek. Powstania Styczniowego.
No nie daję wam tego posłuchać. Dobra, na następnym przystanku wam dam wreszcie to posłuchać. Sam się zapominam po prostu. Następny przystanek. Sienkiewicz. Chyba gdzieś tam będzie przystanek. A mamy skręt. Na kostkę brukową. Dwie strzałki w dwóch różnych kierunkach. Teraz będzie pytanie, jak mamy jechać. Przystanek Chorosz. Jaka pętla. Się zapomniałem po prostu. Dużo pasażerów, to się zapomniałem. Mam nadzieję, że nie pomyliłem trasy. Mam nadzieję, że nie pomyliłem trasy. Bo będzie ciekawie. No na szczęście nie pomyliłem trasy. No ale fajnie, że są takie smaczki, że są jakieś ronda. Rozgałęzienie na poszczególne przystanki na dany kierunek. To jest bardzo fajne. Następny przystanek. 11 listopada. Skręcamy. Tak, bo też miałem taką informację, jak wybierałem mapę i spoglądałem na wykaz linii, które są na mapie Projekt Białystok, to była informacja przy linii 103, że jest to rodzaj linii okrężnej.
ale popatrzcie tutaj na to. Ta kamienica, ten kościół, te fontanny, ten ryneczek, jak to pięknie wygląda. Jaki piękny rynek. Oj, chyba to 3 stanie się tylko jedną z moich ulubionych linii na mapie projekt Białystok. Nie ma nic. Bardzo ładny kościół. W ogóle model tego kościoła, tego otoczenia wokół tego kościoła jest bardzo ważny. Naprawdę, te tereny na duży plus. Puszczamy pasażerów. Jakby wszyscy na ten cmentarz jechali. Drogą sobie taki pójdzie i zadowolony. Mandat, kara i inne tego typu rzeczy byłyby po prostu na mnie. Naprawdę spodobała mi się ta linia. Bardzo przyjemny rozkład, luźny, nie trzeba się spieszyć. Jak to skręcam? I tobie nic do tego. To są takiego skręcania, manewrowania. Naprawdę może się podobać. No i mamy nasz końcowy przystanek. Horst cmentarz. No i to ta przejażdżka na linii 103. Dobiegła końca. Ale czemu on tak dziwnie to pokazał, jak... Dziwnie mi to pokazał. Ale w sumie... No dobrze, no mogę stanąć tak. Nie ma problemu.
Moi drodzy, podsumowanie. Na jednym przystanku przyjechałem opóźniony, tak to same okejki. Najważniejsze jest dla mnie... Przyjazd faktyczny. 32.03. Ajajaj. A nie, dobra, jak mi zaliczyło 32.03, no to jest spoko. Dobra, ja sobie to muszę po prostu zapisać gdzieś jako raport. A, pasażerowie wysiadają. 103. Choroszcz, cmentarz. W dobie całej pandemii koronawirusa. Dobra, moi drodzy, dojechaliśmy do Choroszcz Cmentarz. To była przejażdżka linią 103 na mapie projekt Białystok. Przejechaliśmy sobie z Pałacowej do miejscowości Choroszcz na przystanek Cmentarz. Przejechaliśmy sobie z Solarisem Urbino 12 trzeciej generacji, edycja BKM z wszystkimi ograniczeniami, dodatkami i elementami związanymi z epidemią koronawirusa. Z mojej strony to wszystko. I tylko jeszcze dodam, zanim się z wami pożegnam, że 30 odcinek OMSI 2 będzie w formie live. Także już teraz serdecznie was na to zapraszam. Także z mojej strony jest to wszystko i zaglądajcie, zapraszam na kolejne materiały i live'y na moim kanale. Trzymajcie się mobilki, do następnego razu. Cześć!